Kochani, jest godzina 22, a ja się z Wami łączę, ponieważ o tak późnej godzinie, ponieważ dostawałam dużo pytań od Was, jak aplikować serum do rzęs czy do brwi. No to do brwi to chyba jest oczywista, jeżeli chodzi do serum do oczu, to ja wiecie co, no po prostu robię tak jakby kreskę eyelinerem z jednej i z drugiej strony, ale tutaj też jest bardzo dużo, widzicie, produktu na tym czarnym i ja sobie, o, jeszcze robię tak jakbym sobie smarowała rzęsy, o, mniej więcej w ten sposób i do góry wyciągam i tak samo z drugiej strony do góry wyciągam, no i tyle, słuchajcie, i zostawiam do wyschnięcia. Jeżeli tutaj na przykład tak jak ja macie takie brązowe kropeczki po tym serum, to jest normalne, to jest produkt naturalny, także tym się w ogóle nie stresujcie, jak się robi taka wokół brązowa skorupka, tak może się zdarzyć. Także no i tak to wygląda i zostawiam, czyli po prostu eyelinerem i jeszcze później tym czarnym sobie tak wyciągam, nie? Krótki masażek też sobie zrobię. Powiem Wam, że bardzo to lubię. To jest bardzo fajne, ponieważ nie wymaga żadnego kremu, niczego oleistego, żeby można było fajnie wymasować sobie twarz. Więc właśnie jak na przykład oglądam telewizor wieczorkiem, to jest super sprawa. A do tego wydaje mi się, że bardzo fajnie tutaj uwidacznia kość żuchwy. No nie wiem, wydaje mi się, że naprawdę to fajnie działa. No i jak sobie już wymasuję twarz, to jeszcze teraz od kilku dni kolejna moja aplikacja to jest, no, to jest ten olejek, co Wam mówiłam, do opalania. Tak naprawdę ten olejek najlepiej się staje, bo jeszcze rozmawiałam z Jolą, która mi właśnie poleciła ten olejek do twarzy i do dekoltu, ponieważ jest po prostu bardzo delikatny i nie zrobicie sobie nim krzywdy, a jeżeli chcecie aplikować na przykład na całe ciało, to tam są takie specjalne pianki, które się nakłada i po godzinie zmywa, a to się po prostu nakłada, to też nawilża i nic się z tym nie robi, nie zmywa się tego, ja to właśnie na noc sobie robię, też na dekolt i tak wiecie, na ręce i no, nie, ja nie widzę, żebym miała jakieś zamazy, żeby było cokolwiek nie tak, żeby było cokolwiek widać, także jestem bardzo zadowolona. No i twarz jest przede wszystkim nie żółta, tylko taka, wiecie, wydaje mi się świeżo opalona. Hejczka, kochani, mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze, że jesteście zdrowi. Ja zacznę tego vloga troszkę nietypowo, ponieważ chcę Wam powiedzieć, bo zapomniałam na ostatnim vlogu, że jest promocja w sklepie na hasło lato 50-15%. Wszystko macie pod filmem opisane, bo bardzo dużo pytań dostaję, kiedy będzie zniżka i specjalnie tą zniżkę ustawiłam w tamten piątek, żeby powiedzieć o nim we vlogu i zapomniałam, więc ta zniżka, promocja jest teraz do tego piątku i raczej nie przewiduję w najbliższym czasie żadnych promocji. Także jak chcecie skorzystać, to można no fajnie sobie po prostu to poustawiać, bo już niektóre zestawy już są przecenione, także to pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że słuchajcie, jadę, uwaga, pam, parapam, tam, tam, taradam, tam, wymienić opony. Jest końcówka lipca. Dziękuję. Uczcijmy to chwilą ciszy. No. Mam nadzieję, że Pan nie spadnie z fotela, jak mu powiem, że chciałabym zmienić opony. No, także trochę się wstydzę, ale no jakoś nie było po drodze, nie było po drodze, ale już Dawid tak na mnie krzyczał, że no nie dało rady, nie dało rady tego dłużej przedłużać. Jest nasz wybawiciel, słuchajcie. No, udało się załatwić. Jeden dzień nam wysłali i powiem Wam, że naprawdę jest o wiele przyjemniej w pracy niż było do tej pory. Tutaj mam taką koleżankę u siebie na budynku, która szyje ubrania dla lalek Barbie i tym się zajmuje. I zobaczcie, jakie to jest wszystko piękne. Ja tutaj sobie pozwoliłaś mi poszperać, więc sobie będę tutaj szperać i pokazywać, owić takie bluzy na przykład. A bez mi można u Ciebie na przykład zlecić, czy Ty coś chcesz, żeby uszyć, tak wiesz. Jezu, jakie ładne. Tak centralnie pod kogoś? Czapeczki. Wiesz, to są wymagania. Są wymagania, że są potem... O, sukienka z marynarką. Także zostawiam Wam oczywiście namiary na Lala Dresiara, tak? Dobrze pamiętam, Lala Dresiara. No i możecie sobie tutaj pooglądać, jakie boskie rzeczy po prostu szyję. O, co my tu jeszcze mamy? Aha, bo Ty tu czapeczki masz, tak? A tutaj też jest, jaka bluza. Super dla lalki. Ekstra, naprawdę. A to, co to jest? Aha, to jest strój na Mikołaja. Ale fajne. Tutaj spodnie, dobra. Aha, wszystko zrobić jeszcze większy bałagan. Paska.
Dla baby born, tak. Czyli dla tych lalek, co wyglądają jak dzieci prawdziwe, też tak. Szyjesz. Tak. Niesamowite w ogóle. Niesamowite. Zobaczcie, jakie cudne rzeczy. Jak macie ochotę, to piszcie. Do lali dresiary. A to masz pościele to też dla tych baby bornów? Tak. Ale numer. No tak, teraz to jest takie modne chyba, nie? Właśnie. Śliczne. Słuchajcie, wsadziłam was do szafy, także przepraszam za światło, bo jest ciemno, ale szukam antybiotyku na zatoki, bo jestem tak zatkana znowu, tak, że aż mi szczyka, wiecie, w uszach. Myślałam, może to ciśnienie, ale to nie ciśnienie. Także jak nie urok, to sraczka, jak nie to, to sro. Czy tak wygląda starość? Czy tak wygląda starość, że jak nie masz problemy z ciśnieniem, to masz problemy z zatokami, jak nie z zatokami, to z czymś tam i po prostu... No, stwierdziłam, że może zadziałam od razu antybiotykiem, o ile go znajdę, bo wiem, który jest na zatoki i wiem, że mi został ostatnio, ale muszę go tutaj poszukać, muszę zrobić w ogóle porządek, powiem wam, że mam taki bajzel w lekarstwach, a ja tego nie lubię, naprawdę lubię mieć wszystko, wiecie, to na przeziębienie, to na to, w ogóle ja uwielbiam apteki i tak sobie myślę, że... Gdybym miała jeszcze raz wybierać taką ścieżkę swoją, miałaby być to ścieżka związana ze studiami, to ja nie wiem, czy ja bym nie chciała pracować w aptece. Ja tak lubię apteki, tak się tam relaksuję, tak mi to sprawia przyjemność. O, jak gadam do was, to mi szczyka w uszach. Masakra. Otwieram właśnie paczkę z Reda i tak mówię, a nagram wam, co sobie zamówiłam. Jeszcze zamówienie to zrobiłam w ogóle jeszcze przed tym, jak kupiłam tą sukienkę czerwoną w Zarze, tak, kupiłam taką właśnie różową z myślą, że może ona będzie fajna na wesele. Musiałabym to oczywiście przymierzyć, bo to tak w kamerze to, no, to wygląda marnie, natomiast 100% poliester i taki niefajny ten poliester jest. Co jeszcze tu kupiłam? Nawet nie pamiętam, widzicie? A, taka zwykła czarna z materiału. Taka mała czarna. No, prosta. Taka niebieska w kropeczki. Ale to raczej nie na wesele. Nie wiem, czemu ja to w ogóle pozamawiam. Chciałam sobie znaleźć taką sukienkę, która będzie taka turbo... A, ta jest taka wiązana w kropeczki. Na krótki rękawek w grochy wiązana. I jeszcze jedna. A, to jest taki kombinezon, że są o spodenki, tak? A, tak, dobrze, spódniczko, spodenki. Tak, i wiecie, do biegania, jak jest ciepło nawet po domu. To teraz przymierzyć, no i zobaczyć, czy coś z tego zostanie. Najbardziej mnie intryguje właśnie ta różowa, bo tą różową zakupiłam z taką myślą, żeby właśnie wybrać się na wesele. Myślę, że jak będzie ładnie wyprasowana, to może wyglądać całkiem ładnie. Dobra, nieważne. Słuchajcie, takie zakupy poczyniłam. Chcę się pożegnać z wami. Chciałam troszkę więcej ponagrywać, żeby było dla was ciekawie, żeby było więcej na vloga, ale po prostu się źle czuję. Od wczoraj mam zapalenie zatok i po prostu mam wrażenie, że mam głowę słoiku. Wiecie, jak to jest, jak ktoś choruje na zatoki i najlepsze, co mi wychodzi, to leżenie. I najlepiej, jak nikt do mnie nie mówi, więc stwierdziłam, że tylko się do was odezwę, bo chcę wam opowiedzieć o naszej podróży ostatniej, która była dla mnie bardzo wzruszająca, dlatego stwierdziłam, że póki te emocje są we mnie, to jeszcze to nagram. Mianowicie mój Dawid zabrał swoją babcię w podróż do domu jej dzieciństwa, którego nie widziała, słuchajcie, 80 kilka lat. Babcia w tym roku kończy 90 lat, więc w tym domu rodzinnym była do 6 roku życia i takie było jej marzenie i tak powiedziała mojemu Dawidowi, że chciałabym po prostu ten dom zobaczyć przed śmiercią. I powiem wam szczerze, że cały czas tą podróż odwlekaliśmy ze względu na to, że babcia jest w ciężkim stanie, potrzebujemy wózek inwalidzki, żeby się z babcią przemieszczać, aż w końcu mój Dawid mówi, że nie ma co czekać, bo potem no, będziemy mieć wyrzuty, że tego nie zrobiliśmy. Wiecie, jak w życiu jest, czasami człowiek coś odkłada, myśli, że ma czas, żeby coś zrobić, żeby gdzieś pojechać, żeby wykonać ten jeden telefon, żeby komuś powiedzieć, że się go kocha.
no, że ma czas, a nie zawsze ten czas jest, prawda? Więc, no, więc zabraliśmy babcię. Babcia była bardzo, słuchajcie, szczęśliwa. Mimo tego, że podróż trwała 2 godziny w jedną, 2 godziny w drugą, był upał i tak dalej, to podjechaliśmy do tego domu rodzinnego, który w zasadzie dużo się nie zmienił. To był taki stary, stary dom. No i ja tam zagadałam do pana, że my z babcią, że my tylko chcieliśmy podjechać na podwórko, zobaczyć, jak tam to wygląda. I się okazało, że to jest rodzina w ogóle od babci, która mieszka w tym domu. I nas oprowadzili, poopowiadali, pojechali z nami na cmentarz. Nawet byliśmy w kościele, gdzie babcia miała komunię. No i babcia też dużo opowiadała. I dlaczego wam o tym mówię? Po pierwsze dlatego, że ta satysfakcja z tego, że wybraliśmy się w tą podróż, jest tak duża, że naprawdę czasami nie odkładajcie po prostu takich ważnych rzeczy na później. A druga rzecz jest taka, że właśnie rozmawiałam z babcią, babcia dużo opowiadała właśnie o życiu, o dzieciństwie. Ja mówię: babciu, a to czego żałujesz? Co bym zmieniła w swoim życiu? Tak, wiecie, chciałam po prostu się czegoś dowiedzieć, chciałam, żeby to była jakaś wskazówka dla mnie. Babcia mówi, że niczego by nie zmieniła, że wszystko zaakceptowała, że wszystko, co w jej życiu miało być, to tak miało być. Tym bardziej, że dodam wam, że babcia miała bardzo, bardzo, bardzo ciężkie życie, jak większość z was się domyśla, a niektórzy może poniekąd pamiętają, no to kiedyś wychowanie dzieci wyglądało troszkę inaczej i na przykład babcia, jedną rzecz wam tylko opowiem, bo takie było dla mnie wzruszające, że nie mogła iść na pogrzeb swoich rodziców, bo nie miała butów, po prostu nie miała butów, wiecie, o co chodzi, coś, co w dzisiejszych czasach jest nie do pomyślenia, no po prostu w ogóle, wiecie, no to wtedy było to realnym problemem i to powtarzam też kilka razy, że właśnie tych butów nie miała, no ale babcia powiedziała, że ona wszystko tak jak jest zaakceptowała, akceptuje i zobaczcie, jak to podejście też pomaga w życiu, prawda? Że czasami tak my wracamy do tej przeszłości, rozdrapujemy te rany albo na przykład gdzieś się wkurzamy na naszych rodziców, dziadków, że mogli tak zrobić, a mogli tak nas pokierować, a no źle nas wychowali i tak dalej. Znaczy, że się źle nas wychowali, wiecie, o co chodzi, że na przykład no mieli takie metody wychowawcze, które gdzieś tam no nam zaszkodziły na taki, powiedzmy, rozwój psychiczny i funkcjonowanie w dorosłym świecie. Natomiast tutaj taka pełna akceptacja, nie, że tak miało być, że jakby ja to tak zrozumiałam, że babcia mówi, że po co tak do tego wracać i jakby to teraz rozdrapywać i tak, wiecie, analizować i uważać, że coś się nie powinno wydarzyć, jak to się już wydarzyło, nie mamy na to wpływu i teraz jedyne, co możemy, to być tutaj w tej chwili obecnej, więc takie przesłanie od osoby, która ma 90 lat, myślę, że jest niezwykle istotne i ważne, tym bardziej, że mówię, że mogłaby na wiele rzeczy w życiu ponarzekać i to myślę też jest takie istotne, bo też dużo rozmawialiśmy o jej wychowaniu i tak dalej, tak jak wcześniej mówiłam, jakby też to wiecie doskonale, że no kiedyś inaczej się troszeczkę wychowywało dzieci i powiedzmy dziecko miało mniej praw. No i często właśnie wracamy do tego, prawda, że ten ojciec, matka mogli to inaczej zrobić, inaczej nas po prostu się tam poprowadzić w tym życiu i inne wartości nam przekazać, a tak naprawdę myślę sobie, że większość rodziców nie mówi o jakiejś patologii, po prostu wiadomo, chociaż nawet myślę, że taka patologia, która po prostu, wiecie, gdzieś tam taki, powiedzmy, pan, ojciec, który pije do upadłego i tak kocha te swoje dzieci, no ale ogólnie rzecz biorąc, myślę, że większość rodziców robiło wszystko, co mogło w swojej mocy, żeby wychować te dzieci i okazywali tą miłość tak, jak potrafili, tak jak im ta miłość była przekazana, wychowywali troszeczkę tak, jak ich rodzice ich wychowywali. Była mniejsza taka świadomość ogólnie, jak ważne są te pierwsze lata życia na rozwój takiego człowieka, więc to też jest fajne, taka akceptacja, że po prostu ten rodzic robił wszystko, co mógł, co było w jego mocy, żeby po prostu przekazać nam tą miłość i stworzyć ten dom. Myślę, że z takim podejściem i akceptacją się też dużo lepiej żyje, prawda? Także kochani, taka tutaj na koniec pogadanka. Dla mnie to była naprawdę niezwykła niedziela. Niezwykły dzień, bardzo pouczający i też fajnie babcia powiedziała, że ona nie czuje w ogóle tego, wiecie, odstępu, że teraz ma 80 czy 90 lat, a wtedy miała 6, że to jej tak szybko minęło, nie? Że to życie tak po prostu tak leci. Dzień po dniu, najpierw masz 18, a za chwilę budzisz się i masz 40, 50 i tak to życie leci. To też jest chyba taka cenna uwaga, prawda? Że jakby
czas to jest coś, na co nie mamy totalnie wpływu, a co po prostu nieubłaganie ucieka między palcami i dlatego trzeba ten czas, kochani, celebrować. Także dziękuję, że Wy swój czas spędziliście ze mną i spędzacie go na tym kanale. Dziękuję z całego serca. No i oczywiście czekam na jakiś komentarz, serduszko pod filmem. No, dla mnie, dla babci, dla Jagody będzie nam bardzo miło i życzę Wam wszystkiego dobrego, kochani, do następnego. No i wysyłam Wam moc energii.